Okres wakacyjny to czas wzmożonej działalności policji. Policja podsumowała bezpieczeństwo na drogach i akwenach wodnych w pierwszym miesiącu wakacji. W regionie leszczyńskim w lipcu doszło do 108 zdarzeń na drodze, w tym do 15 wypadków i 93 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 19 osób zostało rannych, doszło też do wypadku śmiertelnego. W pierwszym miesiącu wakacji leszczyńscy policjanci zatrzymali aż 33 kierujących będących w stanie nietrzeźwości oraz 69 sterników Łodzi. W lipcu na terenie kraju utonęły 83 osoby, miało miejsce 227 wypadków śmiertelnych.